Stoimy tutaj tydzień czasu i oprócz pana wiceministra Kołodziejczaka, który też niewiele tutaj zrobił, pies z kulawą nogą się nami nie interesuje. Tak jakby no, jesteśmy brani na przeczekanie. My się musimy wszyscy połączyć jako rolnicy. Nieważne kto komu wierzy, nieważne kto w co i w kogo wierzy. Ważne, że my mamy interes, który musimy obronić, bo jak nie teraz, to kiedy i po co? Jeśli nie teraz, to na przykład za rok, dwa, trzy, to może się okazać, że już nie ma po co. Jesteśmy na proteście w Dorohusku. Proszę powiedzieć, od kiedy ten protest trwa i na czym polega? Zaczęliśmy od piątku. Walczymy o lepsze dobro swoje i właściwie całej Polski, prawda? Nie chcemy Zielonego Ładu. Jesteśmy przeciwni. Jesteśmy przeciwni ugorowaniu. Naprawdę grube pieniądze płaciliśmy za ziemię i teraz 4% byśmy musieli, to po prostu nie przynosiłoby nam żadnych korzyści. Poza tym jest niekontrolowany przepływ towarów rolnych z Ukrainy przede wszystkim. Musimy to zatrzymać. Jeżeli tego nie zatrzymamy, to najpierw padniemy my, później padnie Europa. Co tu się przez te kilka dni wydarzyło? Było głośno o takim ukraińskim składzie ziarna spleśniałego, prawda? To ziarno chyba dalej stoi od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy jest nawet właściciel tego ziarna. Rozsypała się pszenica na przejściu. Z tego co wiem, to pszenica nie spełnia właściwie prawie żadnych parametrów. Także, no i to idzie do nas, to nie ukrywajmy. Ktoś przyjeżdża, rozmawia z wami? Był minister Kołodziejczak, ale no, dużo obiecuje, a chyba nic nie w tym kierunku nie robi. Także no, mamy dosyć dobrych słówek, czas na działania. Na tą chwilę to nie widać w ogóle chęci współpracy z rządzącymi, jeśli oni nie wyjdą do nas i nie spełnią naszych postulatów, to przyszłość jest naprawdę bardzo nieciekawa. Najważniejsze postulaty, takie, które powinny być zrealizowane jak najszybciej, żeby zmienić tę sytuację? Na tą chwilę to po co tu jesteśmy, żeby zatrzymać ten napływ zboża z Ukrainy, niekontrolowany, który jakość jego jest niewiadoma. Konsumenci muszą też się dowiedzieć, że przetworzone czy nieprzetworzone, czy to pochodzenia zwierzęcego produkty, no cała Polska je. Pan jest stąd z okolic, czy skądś pan przyjechał? Jesteśmy z gminy Mochowo, powiat Sierp z Mazowieckiego. No właśnie, tak zwróciłem uwagę. Co panowie tu robicie? Przecież to kawał drogi. No jeśli nie wesprzemy chłopaków, którzy tutaj są i walczą tyle czasu, no to im stracą cierpliwość, stracą siły i też i środki. Po to jesteśmy, żeby ich podmienić, żeby oni mogli u siebie w gospodarstwach wykonać obowiązki. No, tak to należy. Zresztą widać po tych flagach. Prawie z całej Polski. Wydarzyło się tutaj sporo w ostatnim czasie, ale to co się wydarzyło w ostatnim czasie ma umocowanie od początku wojny na Ukrainie, bo ono takie jechało, jedzie i jechać będzie. Nas służby obligują do tego, żebyśmy sprawdzali, żebyśmy kontrolowali, żebyśmy informowali. No ale na litość boską przyjeżdża wiceminister rolnictwa, próbuje wejść na kontrolę, nie jest wpuszczony. Po interwencji policji zostaje wpuszczony, dokumenty dostaje dnia następnego zupełnie w innym miejscu. No to w jaki sposób my jako rolnicy mamy to kontrolować, od czego my jesteśmy? Czy od produkcji żywności, od produkowania żywności, czy może od kontrolowania? No to po co nam wszystkie te służby, prawda? To, że takie ziarno tu wjeżdża, no tak jak już powiedziałem, ono wjeżdżało, wjeżdża i mam poważne obawy, że wjeżdżać będzie, bo no, z całym szacunkiem. Stoimy tutaj tydzień czasu i oprócz pana wiceministra Kołodziejczaka, który też niewiele tutaj zrobił, pies z kulawą nogą się nami nie interesuje. Tak jakby no, jesteśmy brani na przeczekanie. Przyjeżdżają z całej Polski, ludzie dzwonią, chcą przyjeżdżać. Są też tacy, którzy dzwonią i mówią wprost, że w tamtym roku, czy tam półtora roku temu, jak to się zaczęło, to myśleli, że ich to nie dotyczy, że to się na wschodzie tak jakby przetrze,
utrze, ułoży i będzie spokój. Ale mówią jednak nie, u nas już jest źle i jest bardzo źle. I że teraz, żeby tą sytuację naprawić, to my mamy ogromny problem już. Mamy wszyscy ten problem. No niestety, to było wiadomo, no nie wszyscy może chcieli nam uwierzyć. I żeby było jasne, ja nikogo nie krytykuję, że ich wtedy tu nie było. Absolutnie nikogo. Cieszy mnie bardzo, że teraz wszyscy się opamiętali i nagle, że zaczynamy się łączyć w jedną całość jako rolnicy, nie jako różne organizacje. To też trzeba jasno podkreślić. My musimy działać wszyscy jako rolnicy, którzy mamy poważny problem. My się musimy wszyscy połączyć jako rolnicy. Nieważne, kto komu wierzy, nieważne, kto w co i w kogo wierzy. Ważne, że my mamy interes, który musimy obronić, bo jak nie teraz, to kiedy i po co? Jeśli nie teraz, to na przykład za rok, dwa, trzy, to może się okazać, że już nie ma po co. A co ja tu robię? Bieda tu przysłała, bieda. Bo my rolnicy teraz jesteśmy bez, można powiedzieć, środków do życia, proszę pana. Ceny, jak pan wie, zboża, ceny wszystkiego, no tak spadły, a po prostu maszyny, części, wszystko jest tak drogie, że my no nie wiemy, co robić. Tu się wiosna rozpoczyna, a tu, proszę pana, nawozy niekupione, opryski niekupione, bo nie ma za co. No pszenica 70 zł, jest tam 72 zł. Także to no chcemy, żeby jakoś tam tego rolnika potraktować. Ja już nie mówię, żeby żyć luksusowo, tylko żeby pozwolić mu żyć. Czy to jest być albo nie być dla polskiego rolnictwa, to co się teraz dzieje? Być. Proszę pana, my tu z przyjemnością nie przyjechaliśmy tyle kilometrów. Bo my to przyjechaliśmy, bo nas tu my powinniśmy być w domu, oporządzać z rodziną. Proszę pana, jest roboty, bo idzie wiosna, maszyny remontować. A my jeździmy, bo my nie wiemy, czy to siać, czy nie siać. Nie wiemy, czy siać, czy nie siać, bo nie wiemy, czy będzie to szansa zbierania. No. Takiego jeszcze czasu w rolnictwie nie było. Były różne zawahania, bo wiadomo, że były i będą, ale takiego jeszcze nie było. No takiego jeszcze nie było. Przyjechaliście tutaj aż z Warmińska Mazurskiego, czyli można powiedzieć z drugiego końca Polski, prawda? Dlaczego? Nie macie nic do roboty w gospodarstwie? Mamy. Protestowaliśmy u siebie w Giżycku, robiliśmy protest tam taki, tylko nie blokadę, tylko jeździliśmy po drogach bardziej, spowalnialiśmy ruch, no ale stwierdziliśmy, że teraz u nas tam będzie planowany znowu 20 taki protest. No nie ma jakichś tam głównych dróg, nie ma takiej jakiejś wielkiego znaczenia tam u nas, to postanowiliśmy tutaj przyjechać, pomóc rolnikom, gdzie słyszeliśmy też na Facebookach, rolnicy stąd się ogłaszali, że potrzeba ludzi do pomocy, że w nocy brakuje ludzi. Najważniejsze to oczywiście ten ład, zmienić coś z tym ładem, z tym nieładem i ten import z Ukrainy, to jest zboża po prostu wszystkie. Teraz niedawno koledzy dronem nagrywają 750 metrów stąd, wjeżdża wahadło całe, odkryte wagony ze zbożem widać z góry z drona i dalej coś wjeżdża, nie? Po prostu cały czas wjeżdża, nie? Po kraju. Przyjechaliśmy z gminy Poświętne, to jest powiat augustowski, województwo podlaskie. Przyjechaliśmy tutaj pomóc rolnikom strajkującym tutaj na miejscu. Gdyż sytuacja w tej chwili na rynku polskich rolników jest bardzo ciężka. Z jednej strony mamy niekontrolowany napływ zbóż z wschodnich granic, które zalewają nasz rynek, uzupełniają nasze paszarnie, gdzie wątpliwości mamy coraz większe do produktów gotowych firm paszowych. Przedstawione listy pokazały, że te firmy bardzo dużo paszy skupiły z Ukrainy. Wiadomo, rozmaitej jakości. Nie zrezygnujemy na pewno, bo tak ciężko w gospodarstwach jak było, to nie było dawno. Ja jestem młodym gospodarzem, 10 lat gospodarzę, to nie pamiętam, a tatuś też mi mówił, że na taką skalę problemów zielony ład, wspólna polityka rolna, import zbóż nie było dawno. Uważam się na zamknięcie granicy dla nawierzających z Ukrainy rolniczych produktów, zboża tam, innych produktów rolnych. Inaczej to ciężko będzie przetrwać polskiemu rolnictwu. Pan przyjechał z powiatu pułtuskiego. Tak.
Nie szkoda panu czasu? Nie ma pan czegoś w gospodarstwie do roboty? Szkoda czasu, bo gospodarstwo jest duże. Sianie nawozów już zaczyna się pewnie, tam jakieś przygotowania. Hodowla jest zwierzęca, ale no nie mamy innego wyjścia po prostu. Bo jeśli ceny się nie zmienią, no to oni sobie bogacą się, a my bankrutujemy praktycznie.